24 czerwca wspominamy świętego Romualda, biskupa i męczennika. Według jednego z irlandzkich historyków i hagiografów, Romuald urodził się w Irlandii na przełomie VII i VIII wieku, choć inni historycy sugerują, że Romuald miał być synem szkockiego króla Dawida i bratem świętego Himelina. Miał też współpracować z późniejszymi świętymi Bonifacym, Lambertem z Maastricht, Lebuinem z Deventer i Willibrordem z Utrechtu. Mówi się również, że utrzymywał dobre kontakty ze świętym Gummarem z Lier. W belgijskim mieście Duffel, w lesie Morio, znajduje się starożytna kaplica wzniesiona dla upamiętnienia tam spotkania tych dwóch świętych. Legenda świętego Romualda koncentruje się na jego męczeńskiej śmierci. W trakcie swojej misji kazał on wybudować mały kościół w pobliżu Mechlin i wbrew ówczesnym praktykom zapłacił robotnikom bardzo godziwą pensję. Gest ten zauważyło dwóch mężczyzn, którzy zaczęli podejrzewać, że Romuald musi być bardzo bogaty. Postanowili więc go okraść. Kiedy pewnego dnia święty skarcił któregoś z nich za cudzołóstwo, mężczyźni zmienili swoje plany. Gdy Romuald udał się na spacer, poszli za nim, a kiedy modlił się, pobili go na śmierć i obrabowali z pieniędzy, które miał w kieszeni. Następnie napastnicy Romualda wrzucili jego zwłoki do wody i uciekli. Jednakże cudowne światło zaświeciło dokładnie w miejscu, w którym leżały zwłoki świętego, dzięki czemu szybko zostały odkryte i pochowane z wielką czcią w małym kościele, który Romuald sam zbudował. Wkrótce w pobliżu grobu rozpoczęły się dziać różne cuda, a ludzie przybywali z daleka, by oddać cześć męczennikowi. Później kości Romualda zostały umieszczone w srebrnym relikwiarzu. Biografia świętego Romualda napisana około 1100 roku przez Teodoryka, przeora opactwa Sint-Truiden, spowodowała, że rok 775 był tradycyjnym rokiem śmierci świętego. Jednakże okoliczne tereny Mechlin zostały znacznie wcześniej schrystianizowane, a nowoczesne badania relikwii uważanych za relikwie świętego Romualda wykazały jego datę śmierci między 580 a 655 rokiem. To uczyniłoby świętego Romualda hiberno-szkockim misjonarzem, a nie anglosaskim, przez co nie mógł być współczesnym świętemu Willibrordowi czy świętemu Himelinowi, a bliżej byłoby mu do świętego Kolumbana Młodszego. Romuald jest patronem Mechlin i Humbek. Jego święto przypada na 24 czerwca, lecz w diecezji Mechlin obchodzi się je 1 lipca, a w Irlandii 3 lipca. Kiedy święto świętego Romualda zbiega się z niedzielą, w mieście Mechlin obchodzone jest wyjątkowo uroczyście. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Romualda, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.